ciebie nad brzegiem jeziora. Gdy sprzątałem swoją łódź, powiedziałeś: Piotrze, ze mną na głębie płyń. Ja zbierałem podatki, liczyłem denary. Ty powiedziałeś: za mną chodź, zostaw swe skarby, ja chcę bogactwem twym być. Mistrzu, za tobą my chcemy iść, ty słowa żywota wiecznego masz. Jezu, nasz Królu, poprowadź nas w Twoim Królestwie. Chcemy już żyć. Nie widzę już sensu, nie chcę już żyć. Mojego Pana zabito. Mario, już nie płacz, jam żywy jest. To niemożliwe, ja nie uwierzę, jak mógł zmartwychwstać Pan. Tomaszu, uwierz, palce w me rany włóż. Mistrzu, za tobą my chcemy iść, ty słowa żywota wiecznego masz. Jezu, nasz Królu, poprowadź nas w Twoim Królestwie. Chcemy już żyć. Nasz Bóg i Ojciec tak świat ukochał, że swego Syna nam dał. Kto w Niego wierzy, ten żywot wieczny ma. Co ty dziś zrobisz z Panem Jezusem? Jaką odpowiedź Mu dasz? On czeka na ciebie, więc powiedz Mu dziś tak. Panie, za tobą chcę odtąd iść, ty słowa żywota wiecznego masz. Jezu, mój Zbawco, życie me weź, ulecz me serce, uwolnij mnie. Mistrzu, za tobą my chcemy iść, ty słowa żywota wiecznego masz. Jezu, nasz Królu, poprowadź nas w Twoim Królestwie. Witam bardzo serdecznie. Stoję przed dużym wyzwaniem. Jak tu dalej tak śpiewająco głosić Ewangelię? Mam nadzieję, że mi się uda. To, co chcę dzisiaj powiedzieć do was, koresponduje z tym też, o czym pastor mówił na samym początku. A mianowicie mówił o tym, żeby nie tyle cieszyć się z tego, co robię, ile cieszyć się z tego, kim jestem. Żeby radować się z tego, co Bóg dla mnie zrobił, z tego, kim jestem, z tego, w kogo mnie przemienił. I pozwolę sobie przypomnieć niektórym, czy was, których nie było w piątek rano, naszła mnie pewna refleksja. Trzy dni skupienia, zawsze dni skupienia trwają trzy dni.
od piątku do niedzieli. I może jak przyjechaliście tutaj w piątek rano, a bądź w czwartek wieczorem, myśleliście, zadawaliście sobie pytania, co wy tu będziecie robić aż do niedzieli. Ale kiedy dzisiaj mamy już niedzielę i mamy świadomość, że po tym nabożeństwie zjemy obiad, jeszcze będzie jakaś krótka chwila społeczności, trzeba rozjechać się do domu, to pewnie nie jeden z was myśli, Boże, jak to szybko zleciało. Z jednej strony aż 3 dni z perspektywy czwartku, piątku, z perspektywy niedzieli to już jest tylko 3 dni. I powiem wam, takie 3 dni mogą wiele zmienić w życiu człowieka. Może te 3 dni naprawdę wiele zmieniło w twoim życiu. I chwała Jezusowi za to, jeśli tak jest. Bo wiecie co? Bo około 2000 lat temu pewne 3 dni zmieniło bieg i historię całego świata. Świat z powodu pewnych 3 dni już nie jest taki sam. Z otchłani bez nadziei wyłoniła się nadzieja. Lud pogrążony w ciemności, Biblia mówi, że ujrzał światłość wielką. Gdzieś z oceanu, wiecie, naprawdę jakiegoś niepokoju i burzy wyłonił się prawdziwy, ale to naprawdę prawdziwy pokój, który przerasta wszelkie ludzkie zrozumienie. 3 dni wystarczyło, żeby zmienić bieg i historię ludzkości. Od tego momentu świat już nie jest taki sam. Od tego momentu ludzie już nie są tacy sami, bo ludzie dokonują wyboru. Pamiętam z Biblii pewien werset. Jak oto przed Poncjuszem Piłatem również stanął wybór. Również i Piłat musiał dokonać pewnego wyboru. Zadał sobie pytanie. Cóż więc mam zrobić z Chrystusem Jezusem? Cóż więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? Piłat musiał sobie zadać to pytanie. Cóż więc mam zrobić z tym człowiekiem, którego nazywają Chrystusem? I od tego, słuchajcie, dnia to pytanie wciąż w każdym pokoleniu przebrzmiewa od zachodu aż na wschód, od południa aż po północ. Cóż więc mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem, którego nazywają pomazańcem? Te 3 dni postawiło cię przed takim wyborem. Cóż więc mam zrobić z tym zwiastowanym Jezusem? Jeśli postanowiłeś oddać Mu swoje życie, jeśli postanowiłeś, że nie chcesz już żyć w grzechu, że chcesz resztę swojego życia spędzić zupełnie inaczej, może to jest dla ciebie pewien taki krok w nieznane, krok wiary, krok odwagi. Wiecie, chrześcijaństwo nie jest dla tchórzy. Bojaźliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chrześcijaństwo jest dla ludzi odważnych. Dla tych, którzy mają odwagę pokazać światu plecy. Chrześcijaństwo jest dla ludzi zdecydowanych, którzy zdecydowanie idą za Chrystusem. Nie ci, co się chwieją jak ta morska fala miotana tu i tam, ale ci, którzy są zdecydowani, aby pójść za Jezusem Chrystusem. To, do czego chcę cię wezwać, to do tego, abyś był zdecydowany w swojej decyzji, abyś był zdecydowany w tym, co być może postanowiłeś w swoim życiu i abyś nie dał sobie tego wyrwać. Jeśli miałbym dla ciebie dzisiaj jakieś słowo, może prorocze nawet, ale słowo, które pochodzi z Biblii i które chciałbym ci teraz przekazać,
pomyśl o tym, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Wiecie, my mamy tendencję wracać do starych śmieci. My mamy tendencję nurzać się w poczuciu winy. Diabeł nas do tego przymusza, żeby gdzieś nas pogrążać, żeby ciągle przypominać nam przeszłość. Ale ktoś powiedział tak, jeśli diabeł przyjdzie znowu i przypomni ci twoją przeszłość, to ty przypomnij mu jego przyszłość. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnym aspekcie chrześcijańskiego życia. Chciałbym powiedzieć o czymś, co jeśli utracisz, to stracisz. O, tak to najprościej powiem. Ja miałem cudowny czas, słuchajcie, w wakacje, miałem czas z psalmami, co też dało się odczuć podczas tych dni skupienia. Wykłady prowadziłem na podstawie psalmu 107, a dzisiaj chcę podzielić się z wami najszczęśliwszym psalmem, czy psalmem nazywanym szczęśliwym, 13. Psalm 13. I słuchajcie, kiedy przerabiałem psalmy w wakacje, albo inaczej, kiedy psalmy przerabiały mnie, kiedy psalmy naprawdę głęboko gdzieś penetrowały moje serce, ujrzałem jedną rzecz. Zobaczyłem jedną rzecz, z której naprawdę musiałem pokutować, od której musiałem się odwrócić i zobaczyłem, że jestem w niewłaściwym miejscu. I to, co odkryłem, było dla mnie smutne, bo odkryłem mianowicie to, że Chrystus przestał być dla mnie jedynym źródłem satysfakcji i zadowolenia. To mi pokazały psalmy. Że Chrystus przestał być dla mnie jedynym źródłem zadowolenia. Wiecie, co się dzieje? Kiedy traci się to źródło spełnienia, zaczynamy szukać gdzie indziej naszego szczęścia. Zaczynamy zadawalać się setkami, dziesiątkami innych rzeczy, które przyniosą chociaż chwilową ulgę i chwilowe szczęście. I chcę powiedzieć, jeśli przyjąłeś zbawienie podczas tych dni skupienia, to powiem ci naprawdę, ciesz się z tego, raduj się z tego. Niech Chrystus będzie dla ciebie jedynym źródłem szczęścia i satysfakcji. Chcę powiedzieć do tych, którzy może już są długo chrześcijanami, ale może utraciłeś radość ze swojego zbawienia, może utraciłaś radość z tego, co Chrystus dla ciebie zrobił, albo że spowodował to, kim jesteś, że jesteś Bożym dzieckiem. Jeśli gdzieś ta radość prysła, to moim poselstwem dzisiaj dla ciebie jest to, abyś powróciła do radości, która jest w Chrystusie Jezusie. Po czarnej serii polskich alpinistów był niedawno taki czas. Zginęło dwóch polskich alpinistów. Notabene jeden z nich, ten pierwszy, który zginął na Broad Peak, pochodził z dzielnicy Dąbrowy Górniczej, gdzie ja mieszkam, Ząbkowic. I kiedy później prowadzono różne wywiady, programy na ten temat, co tak naprawdę ludzi pcha na najwyższe szczyty świata? Co jest motywacją do tego, że ludzie naprawdę wiele ryzykują? Ryzykują nie tylko zdrowie, ale również i życie. I jeden z alpinistów powiedział tak, że w ich kręgu panuje takie powiedzenie, że przynajmniej za życia chcą dotknąć Pana Boga. I dlatego się wspinają na ośmiotysięczniki.
Ale wiecie, co sobie pomyślałem po tej wypowiedzi, kiedy to usłyszałem? Że chyba częściej Boga spotykamy w dolinach. Amen. Amen. Chyba częściej spotykamy właśnie Pana Boga wtedy, kiedy nie jesteśmy gdzieś na szczycie, kiedy nie jesteśmy gdzieś wysoko, ale wtedy, kiedy nawet nie wiemy, jak podnieść oczy ku górze, wtedy, kiedy najchętniej byśmy szli z nosem przy ziemi, wtedy, kiedy wszystko się dookoła wali i wtedy, kiedy wszystko, co możemy zrobić, to tylko zalewać się łzami i gdzieś resztkami sił wołać do Boga. I częściej chyba Pana Boga spotykamy w dolinach, ale wiecie, myślę tak, niedobrą rzeczą jest w tych dolinach również pozostawać. Niedobrą rzeczą jest również w tych dolinach zostawać i ciągle biadać tak, wiecie, trochę nad swoim losem i ciągle narzekać. Jesteśmy bombardowani, wiecie, taką retoryką krytyki. Jesteśmy bombardowani tym, że ciągle jest wszystko nie tak, że wszystko jest źle. Retoryka polityków, słuchajcie, z tego jest, płynie taki jad, taka trucizna po prostu, że jeżeli na dłużej się zatrzymamy przy tym, to zacznie w nas wsiąkać, słuchajcie. I będziemy znowu schodzić do doliny i będziemy tracić radość. Słuchajcie, zbawienie. Nie traktujmy zbawienia tylko jak jakieś wydarzenie na liście naszych właśnie takich zdarzeń życiowych. Nie traktujmy zbawienia jako incydentu, które miało miejsce. Nie traktujmy zbawienia jako coś, co było, no 20, 15 lat temu powiedziałem Panu Jezusowi, zmówiłem modlitwę grzesznika, no i stało się i dobra, i jest, odhaczyć. I w kategorii incydentu chcę Ci powiedzieć, że zbawienie to jest jak małżeństwo. Ono trwa. Ono trwa. I moją odpowiedzialnością jest, żeby cieszyć się tym stanem. Moją odpowiedzialnością jest, żeby ten stan pielęgnować. Dlatego apeluję do was, do tych, którzy przyjęliście Pana Jezusa. Pielęgnujcie ten stan zbawienia. Troszczcie się o Niego. Z drżeniem Go sprawujcie. I waszą odpowiedzialnością jest również to, aby z tego zbawienia, z tego, kim jesteśmy, z tego, że Bóg nam pozwolił nazywać się Bożymi dziećmi, aby naprawdę z tego się cieszyć i radować. Ja nie mówię o głupiej jakiejś wesołkowości, wiecie, i o granie z Panem Bogiem w kotka i myszkę, bo i o takich zabawach i radościach słyszałem. Ale ja mówię o radości, która gdzieś w nas siedzi. Radości, która jest nawet wtedy, kiedy dookoła jest sztorm. I zbawienie, słuchajcie, to jest jak małżeństwo. To nie coś, co było. Jeśli sprowadzimy małżeństwo tylko do decyzji na ślubnym kobiercu i powiemy sobie, no ja już powiedziałem tak i to już było, to wiecie, co nam grozi? Mężczyznom na przykład, że się zaczną oglądać za innymi paniami. Jeśli przestaniecie satysfakcjonować, jeśli przestaniecie zadawalać współmałżonek, zaczniesz oglądać się za kimś innym. Bo człowiek potrzebuje nieustannego źródła satysfakcji. Człowiek potrzebuje nieustannego źródła radości i szczęścia. Jeśli przestanie cieszyć cię żona, zaczniesz oglądać się za innymi kobietami. Jeśli przestanie cieszyć cię mąż, zaczniesz oglądać się za innymi facetami. Jeśli przestanie cieszyć cię Chrystus, zaczniesz oglądać się za substytutami. Za czymś, co będzie dawało ci tylko pozorne i takie iluzyjne szczęście. A iluzyjne szczęście trwa tylko zawsze krótko i będziesz musiał cały czas powielać pewne zachowania, pewne mechanizmy, wracać ciągle w te same miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale sięgnijmy do tego psalmu, cudownego psalmu. Rozkochałem się w psalmach, słuchajcie, na nowo. Cudowna księga. Psalm 13. Słuchajcie, jestem 13 urodzony. I wbrew wszystkiemu, kto tam coś mówi, ja słyszę, że 13 to jest pechowy.
Ja nie wiem, co to jest. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu, czy codziennie, dopókiż nieprzyjaciel mój będzie się wynosił nade mnie. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój, rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci, by nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go, by nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. Ja bowiem ufam łasce Twojej. Niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Mówiłem wczoraj do was i w piątek, że psalm 107 jest nazwany również pieśnią ocalenia. I takim życzeniem, takim moim życzeniem dla was, moją modlitwą o was było to, żeby ten psalm 107 stał się również waszą pieśnią ocalenia. Natomiast psalm 13 niech się stanie taką waszą pieśnią radości ze zbawienia. Amen? Amen. Niech tak się stanie. Skarga czy uwielbienie? Oto możemy postawić sobie taki wybór. Czy będziemy narzekać, czy będzie na naszych ustach ciągle tylko jakaś skarga, jakieś niezadowolenie, czy wybierzemy to, że mimo wszystko na naszych ustach będzie uwielbienie. Zobaczcie, jak ten psalm jest skonstruowany. Przyjrzyjmy się mu, z czego się składa. Zobaczcie, większość tego psalmu, pomijając ten psalm wprowadzający, który mówi, że to jest Dawidowy. 5 wersetów tego psalmu. Tak naprawdę ten psalm ma 5 wersetów. Z czego 4 wersety składają się ze skargi. Składają się z narzekania, a tylko jeden werset odwraca uwagę od problemów dnia codziennego i zwraca uwagę na zupełnie coś innego, na radość ze zbawienia. Zobaczcie, jakie zestawienie. 4 wersety mówią o skardze, mówią o narzekaniu, ale jeden tylko to jest ta radość ze zbawienia. Czy w naszym życiu nie jest podobnie? Czy w naszym życiu nie jest podobnie, że najpierw Panie Boże to, Panie Boże tamto, jest źle, ciągle jakieś problemy, a na koniec jak nam się przypomni, no to Panie Boże, dziękuję Ci za zbawienie, amen. Czy nie tak właśnie wyglądają nasze modlitwy, czy nie tak w ogóle wygląda nasz styl życia? Jeśli tak wygląda, to myślę, że to jest dobra wskazówka, żeby coś zmienić w tym. Większość naszej uwagi, wiecie, skupia się na tym, czego Pan Bóg jeszcze dla nas nie zrobił. Panie Boże, zbyt długo trwa to i to. Panie Boże, dlaczego nie reagujesz tak szybko, jakbym chciał? Wiecie, to wysysa z nas taką duchową energię i pogrąża tak naprawdę w jeszcze większej rozpaczy, kiedy ciągle Panu Bogu przypominamy to, czego nie zrobił. Panie, zrób, żeby ludzie się ze mnie nie śmiali. Panie, co sobie pomyślą o mnie inni? Co sobie pomyślą, że ja mam takie problemy, a ja innym mówiłem o Tobie i Ty mi w ogóle nie pomagasz? Mamy, słuchajcie, dziesiątki argumentów, którymi chcemy przekonać Pana Boga, że już, że teraz i tak jak chcę, powinien zareagować, bo jak nie, to nawet cienia uśmiechu nie dostrzeże na moich ustach, bo nie mam się z czegoś cieszyć. Skarżymy się na to, czego Bóg nie zrobił, nie ciesząc się albo zapominając o tym, co Pan Bóg dla nas zrobił. Kochani, którzy oddaliście życie Jezusowi, nie popełniajcie tych błędów. Pielęgnujcie to,
szczęście, którego doświadczyliście, to jest dopiero początek. Teraz zacznie się poznawanie Chrystusa, poznawanie Jego Słowa, poznawanie Jego woli. To jest fascynująca podróż przez życie. To jest fascynująca droga. Chrześcijaństwo nie jest nudne, ponure i takie, wiecie, bełkotliwe, ale chrześcijaństwo to jest fantastyczna przygoda z żywym Bogiem. To jest żywa przygoda z wielkim Bogiem, bo Bóg tak bardzo umiłował świat, jak słyszeliśmy w tych cudownych pieśniach, że posłał swojego Syna. To Słowo, które pisze w Psalmie 107, że Bóg posyła, aby uzdrowić człowieka, aby uzdrowić ludzi. To Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. I dzisiaj możemy mieć fantastyczną społeczność i relacje z żywym Jezusem. Skarżymy się na problemy, które mamy, nie ciesząc się, że największy został rozwiązany. Pomyślmy o tym, kochani, pomyślmy o tym. Cieszmy się tym zbawieniem. Radość czy smutek, co wybierzemy? Wiecie, ktoś powiedział, chyba jakiś znany psycholog czy psychiatra, już nie pamiętam, ale powiedział taką fajną rzecz, że nic nie przydarza się nam, wszystko przydarza się w nas. Mówiłem w jednym z wykładów, że nie burza była winna, że coś runęło, ale reakcja człowieka na tą burzę. To jest ważne. Jak my reagujemy na to, co się nam przydarza? Czy obwiniamy Pana Boga? Czy próbujemy zmierzyć się z problemem? Wiecie, dlaczego dużo ludzi uzależnia się, sięga po środki chemiczne, odurzające, a później się od nich uzależnia? Wiecie dlaczego? Ponieważ dużo łatwiej jest problem zapić, niż go rozwiązać. Dużo łatwiej jest zmodyfikować stan emocjonalny, niż zmodyfikować sytuację, w której człowiek się znalazł. Nie popełniajcie błędów przeszłości. Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. W Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Masz nowy początek, masz nową drogę. I również podejmuj nowe decyzje w oparciu o modlitwę, w oparciu o Boże Słowo, w oparciu o to, co mówią duszpasterze, co mówią przewodnicy duchowi. Radość czy smutek, co wybiorę? O wiele bardziej wolimy się cieszyć, a o wiele częściej się smucimy. A dlaczego tak jest? Słuchajcie, powiem teraz coś bardzo głębokiego. Coś, nad czym długo myślałem i byłem zadziwiony, że na to wpadłem. Wiecie, kiedy się smucimy? Wtedy, kiedy się nie cieszymy. Prawda, że głębokie? Ale słuchajcie, ale to jest autentyczna prawda. Mnie to naprawdę zajęło czas, żeby to odkryć. Kiedy nie ma w nas radości, kiedy znika z nas radość, to wiecie, co na to miejsce przychodzi? Smutek. Takie proste. A mnie tyle lat zajęło, żeby do tego dojść. Kiedy znika radość, kiedy pozwalamy na to, że to szczęście gdzieś umyka, że gdzieś zaczynamy to widzieć za mgłą, to słuchajcie, do naszych drzwi, drzwiami i oknami wchodzi smutek z różnych stron. Albo to, albo to tamto, albo siamto i owamto. I ze wszystkiego, nawet i z małego problemu, potrafimy zrobić jakiś mega problem. Może ktoś zaprotestować i powiedzieć, no tak, tak, ale z czego się tu cieszyć? Nie wiem, czy jutro jeszcze będę pracował. Płacę za duże podatki, choruję i moglibyśmy wymienić całą listę problemów. A ja powiem, no zgadza się. Nie ujmuję tobie ani sobie tych problemów. Ale my jako Kościół, jako ludzie wierzący, bez względu na to,
przez co przechodzimy, mamy przynajmniej jeden powód do radości. Mamy przynajmniej jeden powód, żeby być szczęśliwym. Mamy przynajmniej jeden powód, żeby być spełnionym. Nawet jeśli wszystko dookoła zaczyna się walić. To radość ze zbawienia. To radość z naszego Chrystusa. To radość z Jezusa. Amen, który przyszedł do nas, abyśmy mogli z Nim mieć naprawdę prawdziwą, żywą relację. Wiecie co? Zadam wam pewne pytanie. Coś, co doświadczyłem. Odpowiedzcie mi. Czy można się cieszyć, jadąc 12-letnim autem, bez klimatyzacji, w ponad 30-stopniowym upale i stojąc w korku? Nie można. Uwierzcie, że nie można. Ja doświadczyłem takiej sytuacji. Mamy takiego jeszcze starego gruchota, wiecie, na stanie. Jeżdżę nim, dopóki się nie rozsypie. To auto chodzi na dwie rzeczy, na paliwo i modlitwę. Wiecie, jak czegoś braknie, to nie pójdzie. I słuchajcie, kiedy tak stałem w tym korku i zlany potem, naprawdę nie miałem się z czego cieszyć. I wtedy przypomniało mi się to, co też te psalmy do mnie przemawiają. Ja mówię, Panie Boże, no z czego się tu cieszyć? Ja już ledwo zipię tutaj. I wiecie, naszłam pewna myśl. No słuchaj, stary, jedziesz naprawdę już starym autem. Ciesz się, że ci nie zgasło. I słuchajcie, zacząłem się autentycznie cieszyć tym, że jeszcze tam silnik chodzi, że nie zgasło. Ale wiecie, to jest walka trwa. I od razu zapukał smutek do mojego serca i umysłu. Mówi, stary, a jak ci zgaśnie? I wiecie, zacząłem również i o tym myśleć. To zacząłem się cieszyć z tego i mieć nadzieję, że skończy się na jakichś, wiecie, gestach, na jakichś słownych tylko, na słowach, a nie na czynach. Zawsze w każdym momencie, kiedy pójdziemy, wiecie, kiedy sięgamy w głąb, to możemy znaleźć coś, z czego będziemy się cieszyć. Nawet i słuchajcie, w takich sytuacjach, tym bardziej radość ze zbawienia, tym bardziej nie wolno nam tego odkładać na bok, tym bardziej sprawy dnia codziennego, doczesność i problemy nie mogą stłumić w nas tej radości, jaką mamy z tego, kim jesteśmy. Jaką mamy z tej radość, co mamy z tego, co Jezus dla nas zrobił. Cieszyć się Panem, to wiecie, z czego się smucić? To smucić się z powodu grzechu. Cieszyć się Jezusem, to znaczy smucić się z powodu grzechu, a cieszyć się grzechem, to znaczy smucić się, że Pan Bóg to widzi. Smucić się z tego, że Pan Bóg to widzi, bo przed Bożymi oczami nic nie jest zakryte. Cieszyć się ze swojego zbawienia, to smucić się, że inni nie są zbawieni. To smucić się, że inni nie znają Jezusa. Ale cieszyć się bezbożnością ludzi, to znaczy smucić się z powodu niepewności jutra, i niespokojnego sumienia. Cieszyć się Jezusem i Jego zbawieniem. To jest to, o co musimy dbać, co musimy pielęgnować i co jest takim naprawdę naszą siłą. W Księdze Izajasza, w 61 rozdziale, w 10 wersecie, zobaczcie, Izajasz pisze piękne słowa, mówi, bardzo się będę radował z Pana. Nie tylko będę się radował. Bardzo będę się radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi swe klejnoty. I zobaczcie, będę się radował, bardzo będę się radował z Pana, dlatego że mnie przyoblógł w szaty zbawienia. Pytanie, z czego się
bardziej cieszę? Czy ze szaty zbawienia, czy ze szmaty bezbożności? Wiecie, to, co Jezus dla nas zrobił, jest naprawdę czymś niezwykłym. Powiem wam tak, ja byłem brudny. Byłem brudny od grzechu. Pomimo, że może inni sądzili, że wszystko jest ze mną w porządku, że może wyglądałem w pewnym momencie na czystego. Byłem upadły z powodu swoich nieprawości, choć może udawałem, wiecie, że stoję na swoich nogach po to, żeby nie poznać, że mam problemy i przed ludźmi byłem gieroj, ale w oczach Bożych byłem przegrany. Byłem nędzny bez względu na to, ile miałem w portfelu. Byłem nagi, choć może nawet i mogłem nosić markowe ciuchy, wiecie. Ale Jezus mnie obmył. I Jezus przychodzi i obmywa, wiecie, każdego człowieka, który pokutuje, który przychodzi do Niego, który woła o pomoc. I to właśnie, wierzę głęboko, miało miejsce w życiu tak wielu ludzi, może i podczas tych dni skupienia. Słuchajcie, Jezus nas obmył. Ubrał szatę, która nie tylko zdobi nas w Bożych oczach, ale zakrywa również nasze grzechy. Wiecie, my czasami bardziej cieszymy się z jakiegoś kawałka ciucha kupionego w hipermarkecie za 30 zł w promocji, który zakrywa jakiś fragment naszego ciała. Czasami cieszymy się z tego bardziej niż z szaty Chrystusa, niż z tego, co Chrystus dla nas zrobił i co przykrył w nas. Bardziej cieszymy się z krzyża, który może zdobi nasze szyje albo klapy marynarek, niż z krzyża Chrystusa i z tego, co na tym krzyżu dla nas zrobił. Młodzi sportowcy, słuchajcie, wylewają wiadra potu, bo marzą, żeby wystąpić w pewnej szacie, albo powiem tak po sportowemu, w koszulce. Młodzi ludzie trenują w różnych klubach, na różnych arenach po to, żeby któregoś dnia założyć koszulkę z orzełkiem na piersiach. Nie wiem, czy obserwujecie trochę sport i to, co się w sporcie dzieje. Kiedy komuś uda się osiągnąć jakiś sukces, kiedy piłkarzowi uda się strzelić gola, zauważycie, co robi? Chlubi się tym, co ma na sobie. Całuje orzełka, ściąga koszulkę, macha nią, cieszy się, że występuje w barwach narodowych, a kiedy staje na podium, łzy szczęścia leją mu się po policzkach. Możemy się od nich uczyć. Choć jest to, robią to dla znikomego wieńca, robią to dla znikomego laura. Możemy pomyśleć o nas. Czy my również mamy tyle radości i szczęścia, że możemy występować w barwach Bożego Królestwa, że zostaliśmy wciągnięci do kadry? Mam nadzieję, że wielu przybyło. Wielu naprawdę ludzi, którzy wiele osiągną dla sprawy Bożego Królestwa. Jeśli zechcecie iść za Panem, być w tym zdecydowani, będziecie pielęgnować swoje zbawienie i cieszyć się nim. Mamy to, czego nie ma ten świat, wiecie? Amen? Tylko jest pewien problem. Nie potrafimy się z tego cieszyć tak, żeby świat chciał tego samego. Czasami odnoszę wrażenie, w niektórych miejscach może, że chrześcijaństwo im bardziej ponure i smutne, tym bardziej pobożne. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Jeszcze raz mówię, ja nie mówię o wesółkowości. Ja nie mówię o jakimś takim cyrkowaniu, wiecie. Ja mówię o czymś autentycznym, o prawdziwym szczęściu i o prawdziwej radości. Zadowolenie czy rozczarowanie? Co wybieram? Jakiego wyboru znowu dokonam? To, czego mogę się uczyć w tym psalmie? Musimy coś zrozumieć i bardzo bym chciał, żebyśmy to mogli sobie zapamiętać. Coś, co się kończy,
Posłuchajcie uważnie. Coś, co się kończy, nigdy nie jest w stanie nas w pełni zadowolić. Były wakacje. Dla niektórych to mogły być szczęśliwe, piękne i cudowne wakacje, ale się skończyły. I takie wakacje nie są w stanie nas w pełni zadowolić. Żaden narkotyk nie jest w stanie cię w pełni zadowolić. Powiem inaczej, doczesność nie jest w stanie cię w pełni zadowolić. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co się kończy, nie daje stuprocentowej satysfakcji, nie daje stuprocentowego zadowolenia, nie daje pełni szczęścia. Tylko perspektywa życia wiecznego, tylko tak naprawdę życie wieczne daje pełną satysfakcję, daje pełne szczęście, daje spełnienie i daje to, że chociaż przez łzy, ale radujemy się w Panu. Kiedy nie czerpiemy radości ze zbawienia, z tego, co wieczne, próbujemy znaleźć ją gdzie indziej. Kupujemy sobie nowe jakieś ubranko i wiecie, i jakiś ciuszek cieszy i mnie też cieszy, jak mi żona kupi ciuszek, do momentu, dopóki go nie poplamię. A przeważnie tak kończy każda moja koszulka. Kiedy założę i tylko kiedy wchodzę do domu, z kościoła, czy jak jestem gdzieś na zewnątrz inaczej ubrany, kiedy tylko wchodzę do domu, moja żona pierwsze, co mówi, to przebierz się. Nie mówi witaj, kochanie. Tylko marsz się przebrać. Samochód cieszy do pierwszej stłuczki. Tak? Wiecie, nowe mieszkanie tak długo cieszy, jak długo nas nie boli kredyt, które na te mieszkanie mamy. Słuchajcie, nawet dziecko, nawet twoje dziecko nie jest w stanie w 100% ciebie uszczęśliwić i zadowolić. Dlaczego? Dlaczego, że kiedy dziecko się śmieje, ty się śmiejesz razem z nim. Kiedy dziecko jest szczęśliwe, ty jesteś szczęśliwy, szczęśliwa razem z nim. Ale kiedy dziecko płacze, ty płaczesz razem z nim. Przypomina mi się pewna historia. Kiedy mój Szymon był Szymonkiem, był malutki, nie potrafił jeszcze nawet opisać stanu, jak zachorował, co mu jest, gdzie go boli. Widzieliśmy, że się odwadnia, tak? Dostał jakiegoś takiego wirusa w nocy. Postanowiliśmy wezwać takiego doświadczonego już lekarza, który był wiele lat ordynatorem w takiej klinice dziecięcej. I on przyjechał, wiecie, w środku nocy. My w takiej panice, w płaczu razem z tym dzieckiem, w trwodze wielkiej. I on obejrzał, zbadał, a następnie, pamiętam to jak dziś, wyciągnął strzykawę i słuchajcie, chyba taką igłę. Ja nie potrafiłem tego zestawić. Taka pupcia, a taka igła. I ja tak patrzę na tego mężczyznę i ja mówię, człowieku, nie zrobisz tego. A widzę, jak on się tam przygotowywuje. Moje dziecko już też bardzo takie osłabione. I słuchajcie, nie wiem, co sobie o mnie pomyślicie, ale ja po prostu musiałem wyjść. Wierzycie w to? I tylko słyszałem ten krzyk. I kiedy moje dziecko się rozpłakało w jednym pokoju, ja płakałem w drugim. Nie mogłem się z tym pogodzić. Ja wiedziałem, że mu to pomoże. Ale jego ból ciała sprawił mi tak ogromny ból serca. I nawet w pełni nasze dzieci nie są nas w stanie zadowolić, nie są nas w stanie dać pełni satysfakcji. To może zrobić tylko Chrystus. Wiecie, kiedy dziecko się buntuje, ty się wściekasz. A kiedy wychodzi z domu, kiedy oddajesz je w ręce innej bądź innego, znowu płaczesz. Kiedy Ezdrasz odczytał Księgę Zakonu, ludzie płakali.
Ludzie płakali, pokutowali, bili się w pierś. Ludzie, którzy powrócili z niewoli. A Nehemiasz, słuchajcie, kiedy to zobaczył ten obraz. Ludzie pokutujący, ludzie płaczący. Może taki, wiecie, skrawek tego obrazu widzieliśmy wczoraj. I kiedy Nehemiasz zobaczył ten obraz, powiedział tak. Idźcie, najedźcie się tłustego jadła. Tu nas trochę zdrowiej żywią. Napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się. Wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Amen. Słuchajcie, smutek pokuty przemija. Smutek pokuty nie może trwać ciągle. Smutek pokuty przemija, ale radość Pana jest naszą siłą. Radość Pana jest naszą ostoją i niech ta radość w nas trwa. Smutek pokuty jest chwilowy. Radość z Pana jest wieczna. Wyobrażacie sobie, żeby było na odwrót? Dawid modlił się takimi słowami. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Kiedy modlił się? Wtedy, kiedy zgrzeszył. A wtedy, kiedy zgrzeszył, odeszła od niego radość ze zbawienia. I Dawid wiedział, że bez radości ze zbawienia Boga on daleko nie zajdzie, on daleko nie pociągnie, długo nie pociągnie. Dlatego Dawid pokutował. Tak, to był czas pokuty, to był czas łez, to był czas napomnienia. Ale później po tym wszystkim napisał: przywróć mi radość z Twego wybawienia. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Może stoisz w podobnym miejscu. Może jesteś w podobnym miejscu swojego życia. Może, nie wiem, gonitwa dnia codziennego, uganianie się może za groszem, może za jakimiś interesami, może, wiecie, za jakimiś rzeczami, które tak naprawdę tylko odciągają cię od społeczności z Bogiem. Może jesteś w takim momencie i tak naprawdę, no ja ci się nie dziwię, że nie masz radości z Pana. Skoro przebywasz w Jego obecności tylko jak na lekarstwo, jak na taką kroplę. Ułóż właściwie priorytety. Przyjdź do Boga. Wyznaj Mu swoje grzechy i powiedz: Panie, przywróć mi radość z Twego wybawienia, bo co? Bo w tym jest moja ostoja i w tym jest moja siła. Kochani, pielęgnujcie radość z Waszego zbawienia. Jeśli macie świadomość, że przyjęliście zbawienie, jeśli wierzycie i już to jakoś może przeżywacie, że jesteście innymi stworzeniami, że jesteście w Chrystusie, nie pozwól, aby ktokolwiek okradł cię z radości. Czy wierzysz 2 dni, czy wierzysz 20 lat, nie pozwól, aby cokolwiek i ktokolwiek zabrał ci radość. Zabrał ci radość. I z tym was chcę zostawić.